Witam ponownie, 27 lipca 2023, godzina 11:20, Nawłoć. Tak wygląda Nawłoć. Rośnie przy samej drodze. Ja jej nie zrywam, dlatego, że chcę, żeby się rozrosła, rozmnożyła. Ale oczywiście przyjedzie jakiś ciężki samochód, ciężki sprzęt i wszystko będzie zniszczone. Przecież kto się zajmuje takimi rzeczami? Nikt nie zwraca uwagi, że to są zioła, że to jest lecznicze. Tutaj jest macierzanka. Tutaj na Włoci jest trochę, tam jest też taka kępka. No i rozwalona od soboty droga kolejny raz, ale przecież tu jest, tu ta droga to jest normalne, że ona jest ciągle rozkopana, rozwalona, bo sprzęt, który jeździ po drewno, jest za ciężki, żeby w ogóle jeździć po lesie. Panowie najczęściej przekraczają normy, bo po co im jechać dwa razy, jak mogą jechać raz? Zobaczcie sobie. To jest Nawłoć. Jak mnie ktoś znowu zapyta, czy ja mam kanadyjską, czy Nawłoć polską. Tak, mam Nawłoć polską. Zapytajcie tych w tych zielarniach, jaką oni mają tą Nawłoć. Czy oni mają tą pospolitą Nawłoć? Bo obawiam się, że to właśnie ona powinna być pod ścisłą ochroną i ludzie sami powinni doceniać, żeby to ochraniać, a nie pozyskiwać. Zresztą nie ma jej chyba do pozyskiwania, bo kto tu pozyskuje cokolwiek w Polsce? Kto tu zbiera? Kazana biega i opowiada pierdoły ludziom. Czerniak opowiada pierdoły. Skrzyb mielony. Słuchać się tego nie da. Nie wiem, jak was wykopać z tej Polski. Nie wiem, jak zrobić, żebyście sobie poszli i przestali kłamać tych ludzi. Ja wszystkim normalnym życzę zdrowia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.